Dzień dobry, Rzechowo Polsko. Witam serdecznie po raz drugi już dzisiaj. Tym razem będziemy obserwować, jak ja gram, drodzy widzowie. Też zamierzam trochę to komentować. Nie wiem, może póki co może wyłączę muzykę. Mozart już się nagrał. Nie wiem, czemu głos nagle straciłem. Ni stąd, ni zowąd. Ale mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, dobrze mnie widać. No i co? Za pół godziny z hakiem. Ej, nie wiem serio, o co chodzi. Czemu nagle głos straciłem? Nie wiem, może to z tych nerwów. Tak, dokładnie. To będzie rewanż za Polska-Szwecja, drodzy widzowie. Miejmy nadzieję, że udany. Nie ma kiełbasy dla kota. Mój kot nie je kiełbasy. Nie daje mu takich rzeczy niedobrych. Daje mu dobre rzeczy. No witam. Za pół godziny mecz się rozpoczyna. W sumie nawet się nie dogadałem z Anią, czy będziemy się na Discordzie łączyć, czy co. Jak to ma wyglądać, ale jak będzie się zbliżał mecz, to myślę, że się dowiemy. Okej. Okay. Postawiliście już? Co tam mieliście postawić na mecz, czy jeszcze nie? Jak to wygląda? Chyba czas na jakąś rozgrzewkę może zrobić. Jakiś puzzle raz porozwiązuję. Kiedy mecz z Botes o 100 subów? Nie wiem. Nie wiem też, na jakich odsach musiałbym grać z nią. Paweł napisał, że wyglądam na wykończonego. Dziękuję bardzo. Traktuję to jako komplement, że Paweł mnie bierze za kogoś pracowitego. Dobra. Może jakiś puzzle rush. Jeżeli ktoś jeszcze nie stawiał, a chciałby postawić tak for fun, to można stawiać na Noble Bet. Jest specjalna pozycja Zbigniew Pakleza, Anna Kramling. No i tutaj wszystkie kursy są. Czy wygra dwie partie z rzędu, na przykład Anna jest razy 15. Czy wygram jakąś partię poniżej tam 10 ruchów, czy tam 12. Liczba ruchów w pierwszej partii, mimo że napisali ilość. Fajne jest to, że tutaj w sumie nie wzięli pod uwagę tego, że może być dokładnie 36,5 ruchu. Na ogół jest over-under 2,5 gola na przykład, bo nie może być 2,5 gola. I tutaj tak naprawdę powinno być pewnie over-under 36,4 posunięcia, żeby to się zgadzało, a nie 36,5. No ale... to może na przyszłość do poprawy. No ile wygra partii Anna? No według buchmacherów jestem dość dużym faworytem. Chociaż na pierwszą partię 1-3 to nie jest taki niski kurs. Ale nie grałem nigdy minutę na 5 i nie wiem, jak to będzie wyglądać, szczerze mówiąc. Tak, może jakieś puzzle porozwiązuję. Oj, broda się
pojawił, czy ją docisnę, Broda pyta. No nie wiem, no będę grał na maksa. Chciałbym wygrać bardzo wysoko, ale na minutę to jest trochę tricky. Mogę uzyskać jakąś decydującą przewagę i nie zdążyć po prostu jej zrealizować i to może być największy problem. Anna Kramling FIDE Ranking ma mniej więcej 2000. 2000 w klasykach ma ponad, a w Blitzu i Rapidzie chyba poniżej 2000. Wyglądam, jakbym grał 8 godzin w szachy. No, w Lidlu przed chwilą jeszcze byłem, tak na szybko, kupić sobie produkty odpowiednie. Piszecie, że pół domu i córka zastawiona. To mam mnie zmobilizować? To jeszcze większe obciążenie może być. Dobra, rozwiązuję jakieś zadania, żeby trochę tej takiej sprawności obliczeniowej nabrać, co może być istotne, jak będę miał minutę na partię. Puzzle Rush. Ostatnio przed Nemo mi nie szły te zadania za dobrze. Dobra, żeby zrobić tak co najmniej 30. A właśnie, tą animację mam wyłączoną chyba. Tak? Tak, mam animację wyłączoną, wtedy jest szybciej, się dowiedziałem. Co jest mój ruch? Okej. Okay. Myślicie, że zrobię 30? Gdzie kto idzie? Tutaj, dobra. Na razie idzie dobrze. Na razie idzie dobrze. Ale już łapię zawiasy, niestety. I co? Co to jest? To już nie było łatwe. Nie gram najszybciej w świecie. Póki co. Na przykład mata w jeden. Od razu nie dałem. I co? Jaki to jest mat? Nie! Nie widzę! Na pewno niedługa, no ale już... Co za dno? Co tam wygrywało, się zastanawiam. No nie wiem, czy zrobię 30. Nie idzie to najszybciej w świecie. O, szlak. Znowu nie widzę. Tu? Dobra. O-o. O-o. Yes. Tu i tu. Okej. Okay. Dobra, 30 zrobione. Nawet 31. A 34 nawet. Białe idą gdzie? Tu. A, zdążyłem. 37. Ej, to w ogóle mój rekord. Ha, pobiłem w ogóle rekord. Zrobiłem dwa babole. No to forma jest. Ej, rzeczywiście ta animacja tych ruchów ma znaczenie. Ja jak taki trochę buraczan robiłem to z tą animacją i na tym czas traciłem na każdym zadaniu, pewnie jakąś sekundę albo więcej.
No, to teraz kurs powinien spaść drastycznie na moją wygraną. Taka prawda. No, pomyłka w zadanku na 1300. No czasami panika się włącza po prostu i tyle. Ej, dobra, może jeszcze raz w takim razie zrobię. Ej, no to bez tej animacji to jakieś do 40 dojdę, myślę. Znaczy inaczej, gdybym te zadania tak wałkował, jak niektórzy, to pewnie bym doszedł na luzie, bo to czasami jest kwestia, żeby zapamiętać jakieś zadanie. Dobra, to co? Zrobimy je jeszcze raz, zagramy. Kurczę, ja do 30 chciałem dojść, a zrobiłem rekord, no. To dopiero... okej. Okay. Jakimi gram? Czarnymi? Mam tu jeden. Czasami właśnie takie durne zawiasy łapię i to mnie trochę kosztuje. Co tu chodzi? Aha. Jakieś ciężkie zadania na start. Znaczy ciężkie jak na ten ranking. Gram białymi, mogę zbić figurę. Nie, mogę dać mata. Mat w 1 był na G7, ale ze mnie jest dureń. Gram czarnymi. Tu. Ej, mata w 1 nie dałem, widzowie. To jednak kurs drastycznie teraz idzie w górę. Co to za zadanie było? Tu. Nie będzie rekordu. Tu. Co? Nie. Co za dno? Ojej, teraz jakieś maty. Którym pionkiem pójść? Tym? A, nie tym. 3 babole zrobiłem. Jeszcze raz. Mata w 1 nie dałem, muszę się ogarnąć. Tu, dobra. Jest lepiej. Co? Po co to było? Idzie dobrze. Oj! Nie! Dlaczego? Dlaczego? Co za babol? Tu. Tu. O, szlak. Co to za ruch? Tu? Ale długi wariant. Tu, tu. Aha, wieżę zdobywam na A3, dobra. No co to ma być? Okej. Okay. Tu pewnie... Nie! O nie, już nie mogę babola zrobić. Już nie mogę zrobić babola.
Co to jest? Nie no, B2 podbicie dałem. Co tu wygrywało? A szach, jak król F1 to G2, po biciu skoczek E1 i podskoczek E1 wtedy B2 i dorabiam hetmana. Uuu, ale to było na 1700? To nie było takie łatwe zadanie. Kurze, to po tym rekordzie się podpaliłem trochę i już poszło gorzej niestety. Niestety. Trochę gorzej. Właśnie, muszę tutaj obczaić. Okej. Dobra. No jeszcze 20 minut do meczu. Pewnie za kilkanaście minut, nie wiem, czy będę się łączył z Anną, czy nie. Nie wiem, jak to ma wyglądać, szczerze mówiąc. Nie obgadałem tego. Od czego zaczynam, jak patrzę na planszę pełną figur? Ciężko powiedzieć, no patrzę, co się dzieje. Patrzę, gdzie jest król przeciwnika. Przynajmniej w puzzle rush, tak? Patrzę, gdzie jest król przeciwnika i jakie są motywy. Ten konkretny mecz, żeby obstawić... Proszę bardzo, macie linka. Nie wiem, jeszcze raz zrobić puzzle, bo wiecie, to jest cienka granica między rozgrzewką, a już przemęczeniem, żeby nie było tak, że całą moją moc obliczeniową zużyję tutaj na puzzle. Niewymienny, nie wiem, jaką książkę polecić dla kompletnego amatora szachowego, nie mam pojęcia, może jakąś muzykę puszczę. Nie wiem, czy to nie jest za cicho. O nie, dobrze jest. Żeby mikrofon mi nie zbierał tego. Wiecie co? Ja to przyciszę tu. Ale głośniej tu. Chyba przesadziłem. Dobra, bo tak z Mozartem jest. On tak przez chwilę jest cicho, po czym nagle przywali. Już nie gra się, nie? W puzzle. Też mi się tak wydaje. No właśnie, Mozart. Szachy dla żółtych działów są spoko. A kto jest autorem? Ja czasami po autorze mogę ewentualnie powiedzieć, bo niektórych wiem, że są dobrzy, niektórzy wiem, że są kiepscy. Dobra, będę się łączył za jakieś kilkanaście minut z Anną, właśnie mi napisała, że okej. Mozart irytuje cię, Mateusz, no co zrobić? Co zrobić? Nie można wszystkich zadowolić. Swojego ulubionego bita na mecz z Anną mam puścić? A, wiem którego. Nie no, raczej będzie sobie leciało losowo. Jak się zapętli, to też źle. A, to nie wiem, kto to jest Patrick Wolf. Ojejku, myszki nie zmieniłem. Ale tu myszką w sumie teraz mi się w miarę dobrze grało. Nie wiem. Zobaczę. Może jeszcze zmienię. Kurczę, flag. Dobra, zostawimy. Jak przegram jakieś dwie partie czy coś, to wtedy będę myszkę zmieniał. Choć nawet jeżeli myszka wtedy
nic nie da, w sensie niby nie powinna dać, to psychologicznie może mieć znaczenie. Bartek P. czeka na książkę moją. No, miałem już pomysł na książkę, jak mówiłem. Prymitywne szachy bym ją zatytułował. I to by była wskazówka, jak wygrywać w blica. Jak wygrywać w partiach towarzyskich na niskim poziomie. Grać prymitywne szachy. Ej, właśnie, może sobie wejdziemy już tu. Tak, tutaj nic nie powinno... Ten... O, dzięki Majo Lele za suba. Kto dostał? Berdaw. No to kongratulacje w takim razie. O, albo książkę zatytułować Graj jak mój stary. To też... Ale to, nie wiem, mój syn musiałby napisać taką książkę. Graj jak mój stary. I nazywałby się... I nie wiem, książka autorstwa Bonaventury Paklezy. Gra jak mój stary. I napisałby to na przykład kompletnie nie potrafiąc, grając w szachy. To by było coś. Różne historie można by zamieścić. No właśnie, różne historie to będę zamieszczał, jak będę miał 70 lat, jeżeli dożyję tego wieku. I wtedy wiem, że te historie nikomu krzywdy nie zrobią. Teraz bym nie mógł chyba wszystkiego, tak wiecie, powiedzieć. Ktoś by się obraził, że nie powinienem o tym mówić, czy coś. A nie mógłbym cenzurować swojej książki przecież. Tak, w tych zadaniach trzeba szukać króla przeciwnika, gdzie dać mata, a jak widać na pierwszy rzut oka, że mata nie ma, bo jest pełna dyska figur i król jest bezpieczny, to trzeba szukać, która figura jest najbardziej taka... narażona. Aj, trochę się denerwuję przed tym meczem, bo minuta czasu, drodzy widzowie, to nie przelewki. Jak się ma dwie minuty, to zawsze mogę wybrać jakieś 1-2 momenty w partii, kiedy się zastanowię po 10-15 sekund w jakiejś kluczowej pozycji. Mając minutę, nie ma czegoś takiego. Trzeba po prostu zapierdzielać non-stop. Nemo miała tak, Nemo wyższy tytuł od Anny ma, bo Nemo jest arcymistrzynią, a Anna jest mistrzynią FIDE. Aczkolwiek w rankingu nie masz takiej dużej różnicy między nimi chyba. Nemo ma 2250, Anna ma 2000 z hakiem. Gambit duński, czy jest grywany na poziomie arcymistrzowskim? Nie jest grywany na poziomie arcymistrzowskim Gambit duński. Jeżeli myślę, że Gambit duński, to jest to, co myślę. No, postaram się, Robercie, nie robić stydu i nie przegrywać z WFM-em, ale jak mówiłem, minuta czasu to jest tricky. Tricky sytuacja. Ale dam z siebie wszystko, drodzy widzowie. Czasami będzie tak, że po prostu nie zdążę dać mata, no i to będzie lipa. Jeszcze przez 12 minut można obstawiać ten mecz, drodzy widzowie, w momencie jak wybije godzina 7, to obstawianie zostanie... zablokowane. Smoku obstawia 10-3, że wygram. No, 10-3 to jest jeden z bardziej prawdopodobnych wyników. Przypominam, gram minuta kontra 5 minut Anny.
Tak. Za 11 minut startujemy. Za parę minut pewnie będę się łączył ze Szwedką. No i zobaczymy. Jutro o 12.50 łączymy się i mecze rewanżowe są w półfinale turnieju Gold Money Asian Rapid. No Magnus jest teraz już bardzo dużym faworytem w pojedynku z Aronianem. No trochę mniejszym faworytem jest Ding z Artemiewem, ale obydwaj wygrali swoje mecze, Ding i Carlsen. Zobaczymy, jak to pójdzie jutro, a w weekend finał i będę go komentował wspólnie z Piotrem Brodowskim. Krem na noc. Na moim Twitchu też jest stream. Andrzej, obstawiasz 10-0. No to powodzenia. Chciałbym, żeby ci siadło. O tak. Chciałbym, żeby ci siadło. Dzięki, Dawid Zuba. Jaką myszką gram? Taką myszką. Taka. Logitecha jakaś, nie wiem, za 200 była. Myślałem, że wiecie, jak droższa, to super będzie się grało. A wolę grać taką. Taką za 5 dyszek. Ale już jest strasznie przeorana, wiecie? W sensie przycisk mi się wyrobił lewy. I czasami muszę mocniej kliknąć, żeby coś ten, więc... Muszę kupić sobie nową. Jakiś kod? Netex kod? Nie jest potrzebny kod. Jak będziesz robił pierwszy depozyt, tam masz bonus 100% od pierwszej wpłaty. Chyba nawet żadnego kodu nie musisz używać. Po prostu robiąc pierwszą wpłatę, jak już się zarejestrujesz, to dostaniesz dodatkowe pieniądze. Czy arcymistrzowie grają obronę skandynawską? Grywają czasami obronę skandynawską, ale z Hetmanem bije, Hetman bije D5. Mi się zdarzało grywać obronę skandynawską również, ale już od kiedy jestem arcymistrzem, to... W partii klasycznej chyba raz zagrałem tylko skandynawską, od kiedy GM-em jestem i przegrałem niestety. Zagrałem to z zawodnikiem 2600, no i to nie było zbyt mądre. A może dwa razy zagrałem skandynawską? Może dwa razy zagrałem. A, z kablem. No właśnie już mówiliście, że myszki z kablem są lepsze do gry takiej. Mam Annę zaskoczyć jakimś debiutem? Nie no, białym będę grał Londona. Bo tam szybko będę robił ruchy, bo wiem co grać. Czarnymi będę grał jakieś takie lewizny. No zobaczymy. Kulkę mam przeczyścić myszne. No, to powinienem zrobić. Nie, roszady z Wycholuda nie zrobię. Drodzy widzowie, grając na minutę, ja muszę jak najszybciej osiągnąć jakąkolwiek przewagę, żeby tę przewagę przeobrazić w pozycję wygraną i potem jeszcze muszę mieć czas na wygranie tej wygranej pozycji. I potem na przykład jak już będę matował, to jeszcze muszę zdążyć zamatować. Więc tutaj żadnych cyrków robić nie można. Dobra, starczy tej muzyki na chwilę obecną. Zaraz może będę się łączył. Czy będę flagował? No ja na czas raczej nie wygram. Coś mi się tak wydaje, że to mało prawdopodobne. Gdybym grał minutę na 3, to owszem, mógłbym na czas wygrać, ale minutę na 5 to... To nie. Dziękuję bardzo, Don Munoz. Tak, wszystkie partie Londonem będę grał, widzowie. Znaczy zobaczymy, no, co ona tam będzie grała.
London na minutę jest jak znalazł. Z białymi gram bardzo spokojnie Londona, a czarnymi za to będzie się działo zdecydowanie. Nie, nie pokażę klawiatury. Po co klawiaturę miałbym pokazywać? To jest zbyt skomplikowane, żeby klawiaturę pokazać. Myszkę to łatwo. Ale klawiatura co? W klawiaturach też jest jakaś różnica? Jaka jest lepsza, jaka gorsza? Klawiatury do niczego nie używam. Na szczęście. Nie mam pojęcia, czy jest jakiś wykład albo opracowanie Londona, którego gram. Sam nigdy żadnej książki z Londona nie czytałem, ani żadnych opracowań nie czytałem. Po prostu sobie grałem Londona i tyle. Ale nie znam się kompletnie. A, bardzo lubię takie zdania jak London to najgorszy debiut. Dzisiaj Magnus Carlsen decydującą partię z Aronianem właśnie wygrał w Londonie. Tak a propos najgorszych debiutów. No i co? Gdzie ta Anna? Już jest za 5. Powinniśmy ruszać. Klawiatura może ważniejsza od myszki, ale nie przy graniu w szachy przez internet. Z klawiatury w ogóle nie korzystam. No. Gdzie? Gdzie ta Szwedka? Ja się pytam. Gdzie ta Szwedka? Nie no, Zyk, wiadomo, że bez żadnych forów dla Panny. Ja gram na maksa. Ja chcę wygrać nawet do zera, chociaż wiem, że to jest mega mało prawdopodobne. No, nie wiem, 10% szans jest na to, może mniej. A się okaże, że jak ona gra bardzo dobrze przez neta, blica, to nawet mogę przegrać mecz. No. Ej, Squad Stream, nie wiem co to jest. Właśnie się na to zgodziłem. Nie wiem co się dzieje. O, zaraz. Hello. Hello. Hey. Can you hear me? How are you? I'm good. How are you? Yeah, great. I'm a little bit nervous, you know. I never played 1 minute against 5, so it might be risky for me. It's going to be really fun. I use the same time control against the, you know, Amon from the chess press. No. Amon Hambleton. Who? You know the chess bros? I know who he is, but I don't know him personally. No. I don't know him personally either. Ah, okay. But yeah, exactly. Or I haven't met him in person, but you know. But we used the same time control, and it was like it was a pretty good time control, I thought. So it was not easy. I think it's going to be good. Okay, by the way, it's the first time I'm doing this squad stream or whatever you call that. What is that? So basically what that gives is that all the viewers can click like on what stream they want to watch. So it's going to be very easy for them to like switch between both of our streams, all the viewers. Okay, I see. So they can see it from both perspectives, basically. Did you get the invite? Sorry? Did you get the invite? I just opened my door, so it's a little bit loud here, and I have no headphones, so sometimes I might not hear you. That's okay. Okay. That's okay. Because in Poland, it's like I'm sweating already. You know, I'm in Spain right now, so it's really hot here too.
Okay, so we play best of 19 or 20 basically, because 10-10 is possible, right? The result. Exactly. So we do best. Yeah, exactly. So we do first to 10, and that can be like max 20 games. So, yes. So you are able to switch my time, right? In the beginning of the game, like from 5 minutes to one. Yes, 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 yes. Okay. So you're gonna invite me to game or what? Yeah, what is your username on chess.com? Beniolus, B-Y-N-I-O-L-U-S. Oh, can you please write that in the Discord chat? Okay. Okay. Okay, good. I'll send you an invite in a second, but good luck. Okay. Wait a second. Let's see. Okay. Do you want to do no, we'll do unrated, of course. Let's see. It can be rated? Nah. We will do unrated. Okay. But it's possible to play rated games like 1 minute versus five? Yeah. Okay. How is it possible? Because 1 minute is a bullet and 5 minutes is a blitz. So my rating is based on what? On your bullet or blitz rating? On your blitz, because I'm going to challenge you to a 5 minute game and then I'm just going to take away like 4 minutes out of you. But chess.com is going to count it as a blitz game. Ah, okay. So it's going to be a blitz game. Okay, cool. Yeah, but I'll do unrated because it's a bit unfair otherwise. Okay. All right. Are you ready? I think I'm ready, but we'll see. Okay. Well, I'm sending the challenge. Okay, cool. Also, can you do you just like kind of want to introduce yourself, like you know, your rating and stuff, and I don't know, anything? To introduce to your viewers? Yeah, exactly. Ah, okay. Hello, viewers of Anna Kramling. I am Grandmaster from Poland. I've played against Anna Mother like 3 or 4 years ago, maybe 4 years ago. On tournament in Lund in Sweden. Yes. So yeah, it was a draw, and I hope I will do my best to beat your favorite streamer. So don't be angry at me if I manage to do that. Aww. I think that's a great way of apologizing. Okay, I think I'm. Have you got my challenge? Yes, yes. I have to close the door. Okay. Okay. So you are ready? We're gonna stay like on microphone, or we're gonna call after the match? I think it's better if we call after the match because you speak Polish. Okay. Yes. English, yes. So exactly. Exactly. Okay, so good luck. Good luck. Good luck. Good luck. See you soon. Okay. Dobra, widzowie. Zaczynamy. Zaraz mi zabierze 4 minuty i zostanie mi minuta i gram czarnymi. Okej. Okay. Nie, D4. Może ona będzie grała Londona, tylko nie to. No, jak pójdzie na końcówkę, to dobrze. Bo tutaj mogę dużo ruchów zrobić oczywistych od ręki. Dwie sekundy już straciłem, starzeję się. Co? Już mnie zaskoczyła cholera. Konie 7 bez sensu. No właśnie. To jest minus.
Nie wiem, gdzie tym koniem idę, nie pytajcie. Ej, po koń B6 mam przegrany. Nie, nie mam przegrany. Myślałem, że mam przegraną. Pionka zdobywam. Pionek alert. Zdobywam pionka. Tylko, że stoję w takim parterze tymi figurami. To mnie trochę martwi. Dobra, zbiję na C5, będzie dobrze. Ale widzi te łapki. Widzi te łapki. I na B6 wezmę. Dobra. Trochę się zawiesiłem. Dwa piony więcej, 33 sekundy. Powinienem zdążyć. Kurczę, jakieś bicia na D7 zaraz będą mi groziły. Szczęście teraz nie może, bo goniec na E7 mi wisi na końcu. No to jest przerąbane, że ona ma tyle czasu. Bez sensu to było. Nie, dobra, nie było bez sensu. Dobrze zagrałem. Przypadek zagrałem dobrze. To jest właśnie skill GM-a. Czasami się zagra przez przypadek dobrze. Powinienem zdążyć, ale głowy nie daje, że zdążę. A3 mi zagra, tego nie widziałem. Kurczę, flag. A3 ma. Będę na czas grał. Tak to się skończy, że będę grał na czas. Oj, bez sensu był ten szach. Król C5 ma. Niech to szlak. Bez sensu. Dobra, ona też zagrała źle. Gram trochę zdenerwowany. Gram trochę zdenerwowany, muszę wam powiedzieć. Kurczę, 13 sekund. Konia 4 miałem. Jest. To już zdążę. To już zdążę na bank. Easy peasy. No poddaj. Jest. 1-0. No, ale takie tight. To było tight. Dobra. Rewanż. No, 9 sekund mi zostało. No właśnie, to będzie... To w takich męczarniach
te zwycięstwa będą przychodzić. Ej, czasu mi nie odjęła. A ja tu zasuwam. Time. Dobra, teraz mam minutę. Co naknuje? Co to jest? Za ruch. Aha, konie 5 się bała. W sumie słusznie. Ale ma tego hetmana takiego kiepskiego. Dobra, nie ma czym się ruszać. Tylko muszę to jakoś wykorzystać. No właśnie, lufcik zrobić, dobra sprawa. Dobra. Tu? Tu. Tu? Tu może jakoś B4? To B5 mi zagra? Koń C4 ma niestety. Niech to szlak. Ciekawe, czy znajdzie. Nie znalazło. Teraz? Nie, no teraz to bierzemy. Sekund. Muszę uważać na czas. Co ona tu knuje? To nie jest dobre. Biorę skoczka po prostu. Chyba. Kurde, 5 minut dla niej to jest wieczność. Wkurzamy to na maksa. Koń G6 chce grać, tak? A 23 sekundy, no. Kurczę, flag. Nie, co ja robię? Bez sensu. Dalej mam wygraną, ale nie na tym czasie, no. Ach. Wieżę podstawiłem. Co za dno.
No i przegram to, no. A może wrócić hetmany w ogóle? Bez sensu. O, teraz nie zagrała dobrze, bo pionkami zasuwam. Zmaściła. Co ona zagrała? Tylko, że czas mam fatalny oczywiście. Primów. Wygram to jeszcze. Wygram to. Byłem bez wieży za darmo. Ale fuks, ale grałem jak fujara, po prostu żenada. Żenada to, co tam odstawiałem. Dwa zero, no ale widzicie, w męczarniach te dwie partie. Tutaj to już był prawdziwy cud, że wygrałem. 2-0. No, ej, bo ręka mi się trzęsie, w ogóle jestem zdenerwowany. Już wolałbym grać na następną partię. Podoba mi się, że rady dostaję już na Twitchu od was. Zbigniewie, rozbijać i atakować grając na jedną minutę. To dopiero. Dziękuję za radę. Ej, ale nie spodziewałem się, że wygram jakąś partię na czas, grając minutę na 5. W poprzednim meczu w ogóle z Nemo były kurce na to, kto więcej wygra partii na czas, ja czy Nemo, ale to było 2 minuty na 3. A tutaj jest minuta na 5, więc bukmacherzy uznali, że nawet nie warto dawać coś takiego. A tutaj się okazało, że już wygrałem na czas. Ej, no o co chodzi? Dobra. Dobra, odjęła mi czas, pamiętała teraz. Jeszcze raz ta końcówka. Tematyczne batalie. A nie, wymiękła. Trochę się wysusza pozycja. Oj, a tak? To chyba nie mogłaś zagrać. Panno Kramling. Panna Kramling tak nie mogła zagrać. Traci materiał. Od razu. Czy ten skoczek z D3 on tam wróci jakoś bezpiecznie? No chyba nie ma jak go atakować. 15 sekund już zużyłem. Jakoś wolny jestem, szczerze mówiąc. Dobra. Mówię, że jestem wolny zaraz po partii, którą wygrałem na czas. No weźmie mi na G6 i oddę hetmana za dwie lekkie figury. I to nie jest taka łatwa realizacja na minutę. Tu powinna wziąć.
moim zdaniem nie była dobra praktyczna decyzja z jej strony. Dwie lekkie figury za hetmana na minutę to różne cyrki się dzieją. Tu mi weźmie? No tak może zagrać i tego skoczka mi zdobyć. I będę miał tylko jakoś więcej. Niestety. No bo nie mam jakim, kurczę, flag uciec. Dobra, no mam jakoś więcej. Ale ważne, że ona nie ma żadnej kontry. No i gra wolno strasznie. Też może na czas będę wygrywał. Lufcik będę musiał zrobić. I będę grał na czas. Co mi tam? Czemu miałbym nie grać na czas? Jak mam minutę na 5, to rozumiem, że chyba każdą pozycję mogę grać na czas i to nie będzie postrzegane jako granie fair. No szlak, tego nie widziałem. Na szczęście zgadza się wszystko. Koń E5. Oj, znowu podstawiło materiał. Hetman C4 ma. Nie! Kur... Bez sensu. Zbigniewie. Ohoho. Dlatego nie zrobiłem primu wieża bija 4, bo liczyłem, że mi podstawi. Na B4. A już chciałem primów robić, a mówię, a może podstawi. 3-0. Gukeszu. Dobra. Tu jakieś primówy robić. Jak się bała konie 5, to teraz je zagram konie 5. Co się będę patyczkował z zawodniczką? Koń D7 myśli.
Ona jakieś kombinacje liczy, typu bicie na d4. Ja już to policzyłem, więc wiem, że wtedy bije hetmana na c8. Dlatego ten primów może wydawać wam się dziwny, że w ogóle zakładam, że ona odejdzie z koczkiem, ale no tam są takie... To nawet nie jest złe, moim zdaniem, dla niej zbicie z koczkiem na d4. W sumie trochę spanikowałem, szczerze mówiąc. Może było coś lepszego dla mnie. Przede wszystkim chciałem szybko zagrać, wiecie? No ma tu rekompensatę, zawodniczka. Ma rekompensatę. Mam popsute te pionki na maksa. Kurczę. Dobra. Na szczęście ona musi też zacząć grać szybciej teraz. Jak wymieni hetmana, gram F3, król F2, król E3. Nie mogę tego rysować, bo prymów mi się odznaczy. Kurczę, możemy wymienić te hetmany. Miałem wymienić te hetmany. Dobra, wymieniam hetmany. Pionkiem. Koń A6. Koń A6, mam taki ruch. Mam taki ruch, koń A6, no. O, teraz to tym bardziej. Koń A6, wymieniamy tu. Szach. I tu i A5 zaraz zasuwamy pionem. Pyk. Mogłem bić na E5. Za frajer pionka miałem, ale dobra. Pionki nie są ważne. Tu. Wieża mi wisi. Nie! Jejku, nie! To teraz już przerżnąłem. Nie. Co za dno. Co ja tutaj odpierdziuliłem? Nie, no E5 mi zagra, że wieża mi wisiała, ale ze mnie jest frajer. Co za dno. Ja się zastanawiam, po co na mi E5 gra, a ja wieżę na C8 zostawiłem. Nie, no ze mnie jest mega osioł, no. Ale ze mnie jest... Mała, to już wygra, no nie! Dobra, chyba się mogę poddać, nie? Dobra. Jeden. No to jest właśnie urok gry na minutę, no. Nie widziałem, że wieża na C8 wisi. Jak to szlak. No taki urok jak się ma minutę. Trzeba grać dokładnie, nic nie podstawiać i patrzeć na takie jakieś takie
ruchy pozbawione niby sensu, E5, no ale pułapka, że nie zauważa, że wieża mi wisi, no i jej siadło niestety. Aha, piszecie, że Anna skacze z radości, że przerwa. Nie, no ale no to dwie partie powinna statystycznie wygrać, no. Tak ja to oceniłem. Nie no, przegrałem wygraną pozycję, kompletnie Mesjasz. To nie była remisowa pozycja, to była kompletnie wygrana pozycja. Pozycja była oczywiście... Nie, pozycja była wygrana już tak po 20 ruchach, nie? No tylko właśnie to jest to, że muszę grać mega szybko. No dobra, ona tam robi całą jakiś celebration, tak? Rozumiem. Dobra, bo na to D4 gra. Zagramy jej D5 teraz. Witam animator w gronie miłośników szachów. Zagramy jej słowiańską. Zobaczymy, co ona na to gra. Jak gra wymienną, to już jej więcej nie gram słowiana. Co? Co na tyle czasu zużywa? Może ona jeszcze się cieszy, co? Muzyka odpala. Ej, mam też odpalić muzykę? Może odpalę, może mi pomoże. Dobra, to odpala muzykę. Sam raz na taki mecz muzyka. Tam na B2 mogłem bić. Co za dno. Drodzy widzowie, gra po porażce u mnie jest najtrudniejsza, to pamiętajcie. Gram najgorzej po porażce. Co ja za primówę tam zaznaczyłem? Chciałem bić na E4 swojego skoczka, mimo że nie był podbiciem. Ale przypały. A5 to nie jest dobry ruch. Nie wiem, czy to się zgadza. B5 mi zagra? B5 może mi zagrać. Tu. Ech, to szlak. Nie, dobra, B5. Kurczę, no, że musiałem bić pionkiem tutaj, to jest szkopu. No. Myślałem, że mnie zaskoczyła, ale nie. Zwinie Fakleza jest czujny. D5 mi zagra pewnie. Ale D5 nie jest dobre. Biję na D5. Nie jest za głośna muzyka? Dla mnie jest za głośno. Muszę zaraz to zmienić. Muszę wam zostawić tak samo, jeżeli jest dobrze, ale sobie przyciszę. Bez sensu ruchy robię. Od razu wieża do 8 miałem grać.
tym jest durem. No, muszę jakiś prymitywny plan szybko znaleźć. Tu. Nie wiem po co. Tu? No, grozi bicie na H3. Nie wiem, jak ma się bronić. F4 ma, jak... Nie, nie ma F4. Nie ma F4. Ma F4, bo hetmanem bije, nie mogę bić na C2, bo bije mi na F7 i bije mi na G7 z matem. Ale i się przez przypadek to zgadza. Najgorsze jest to, że... Nie! Nie mogłem bić na C2, bo mat mi wisiał. Miałem lepszy ruch. Mata miałem w jeden ruch, jaki zem jest durej, mata na E1 miałem. Ludzie, po co te puzzle rush, jak ja mata w jeden nie widzę? Co ja odpierniczam tutaj? Dobra. Muszę dać ciszej tą muzykę sobie. A wam dam głośniej. A nie, dobrze macie. W ogóle, nic nie muszę zmieniać. Ile jest? 4-1. Czuję się, jakbym grał 3 godziny ten mecz. Jakby... A, dobra. Jak będzie źle, to... To będzie źle. Ale to była partia po porażce, to była ważna partia. Kogo mam pozdrowić? Jana Duźniaka? Kto to jest Jan Duźniak? Pozdrawiam Jana Duźniaka. Tak, na pewno, bo psycha jej siada. Przed chwilą celebrowała zwycięstwo ze mną i teraz nagle jej psycha siada. Ej, no co ona robi? Nie podobają mi się te przerwy. A pije wodę. W sumie? Ja też się napiję. Z kubeczka. Analizę robi? Dobra, ona musi mi czas odjąć najpierw. No dobra, ja mogę grać to samo. Ona tam dostawała takie kible, że... Że się nie boję. Aha, nie zagrałem hetman B3. Tak można grać w ogóle? 8 sekund już straciłem na 10 ruchów. No powiedzieć, że jestem osłem, to nic nie powiedzieć. Za wcześnie. Konia 5 teraz ma. Dobra, no trudno. Chciałem zagrać szybko. Tu? Aha. Dobra, biorę. Ej, no co to za jakieś te sztuczki? Nie wiem, o co jej chodzi. Czas! Ja myślałem 10 sekund nad ruchem. Widzowie... Ale przypał.
No, mam 33 sekundy, no jestem korem stuprocentowym, rasowym, niepodrabialnym wręcz. Właśnie to czasami to jest, że przeciwniczka robi ruch i on jest tak szczapy, że ja nie wiem, co na to zagrać, bo jestem w szoku. Ale głupota, Hetman F3 miałem. Zaczynam źle grać po prostu. Jeden sekund, trochę przerąbane. Wierzę aktywnicę F1, nie wiem jak. O, dobra, ona zrobi to za mnie. Mam 13 sekund. Nie jest dobrze. Dobrze. Zabiłem tylko piątkę. Dobra. A, G4 zagram. Ludzie, co ja robię? Mam 6 sekund, bez szans. Bez szans niestety. Przegram na czas. Nie mam co z tym zrobić, Phantom, niestety. Bo zjada mi 1/10 za każdy ruch. O, to jest to. Te 10 sekund mnie kosztowało, co zużyłem na jeden ruch. Pozycja kompletnie wygrana. I nic się nie dało zrobić. No, te 10 sekund. To był błąd kluczowy, że myślałem nad jednym ruchem. Nie no, muzyka nie rozprasza, no. Chociaż może trochę.
Nie no, z incrementem to wiadomo, że byłby win, no ale to nie na tym polegają te oce, żebym ja z incrementem grał. Dobra, napiłem się wody. Ej, dobra, może rzeczywiście bez muzyki spróbujemy. Bo tę partię grałem po prostu wolno. To był szkopuł. Albo był bez muzyki, albo ze słynnym bitem. Dobra. Wracamy do D6. Wracamy do D6. Bez jaj, nie może tak zagrać. Tu? O, miałem lepszy ruch chyba. Tak, mogłem na E4 bić chyba. No ale no właśnie. To nie mam czasu liczyć takich wariantów. Tutaj też jest dobrze. Tutaj też powinno być dobrze. Ona myśli, czy bić mi na D5, czy na E7. No, na D5 zbiła. To dla mnie chyba dobrze. Wiem, że mogłem bić na D2 i na E4 pionka zgarniać, ale bałem się słabego króla. A słaby król by mnie kosztował zbyt dużo czasu. A jednak czas jest tutaj najważniejszy, drodzy widzowie. Tam tu i tu. Koń F3 zagra teraz zawodniczka na pewno. I ja i tak się tu ładuję. Dobra, 22 sekundy zużyte. Nie jest idealnie, ale też nie ma tragedii. Ważne, żeby ona zeszła do 2 minut, jak ja będę miał 30 sekund. No, pionki, 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 pionki. Dobra, para gońców. Kurczę, goniec D3 miałem wtrącić. A tutaj to co ona robi? Koń D6 ma jeszcze. A to bierze E7. Luzior, gicior. Tak zwany. A. Koń F5 jej się zachciało grać. Hetman G4 to bije, bije na D6, wieża D7 i luz. Pum, 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 pum. Czy zdążę wygrać? To jest pytanie. Dobrze by było, bo 4-3 się zacznie robić niebezpiecznie.
Co ona przygotowała? Nic nie przygotowała. Nic mi nie grozi. Bierze G3 i coś tam będzie próbowała mi zrobić jakieś kuku. Niestety. No właśnie, takie ataki, mimo że nie mają szans powodzenia, to i tak muszę stracić czas, żeby popatrzeć, czy na pewno tam nic nigdy nie ma. To jest wkurzające. Dwanaście sekund. Tight. Powinienem zdążyć. To ja to jeszcze na czas wygram. Oj! Tego pionka nie chciałem oddawać, ale dobra. Easy. Easy peasy. Dobra, 5-2. No nie no, ten czas z widzowie jest naprawdę taki mega tight, bo ona ma te 5 minut i ona może poświęcić to, ma wystarczającą siłę gry, żeby poświęcić te 5 minut na to, żeby odkładać swoją porażkę, w sensie przegraną w pozycji maksymalnie długo, jak to możliwe. I muszę po prostu, no nie wiem, mega szybko grać. Jakieś sztuczki zawsze przygotuję, tak? Jedna sztuczka E5 i zbicie wieży na C8 zadziałała. Więc no jest tricky, tricky jest. I muszę uważać, mega. Dobrze gra. Dobrą strategię moim zdaniem wybrała na ten mecz. Spokojnie tutaj jedną z tych partii, co tak wygrałem, no jedną byłem bez wieży przecież, tutaj 7 sekund mi zostało, w jednej partii mi zostało 9 sekund na koniec. To wszystko są takie close games, że gdyby teraz było na przykład 4-3 dla niej, to też by nie była jakaś wielka niespodzianka. Kot zajrzał i poszedł. Do łazienki idzie, tak? Okej. Okay. Ona robi bety na punkty kanału. Nie, muszę mówić właśnie Mariuszu o tym czasie tyle, bo jak nie będę mówił o czasie, to się zapominam i zawiasy łapię. A jak sobie powtarzam czas, to, że tyle razy to słowo wypowiem, to wpływa na moją podświadomość po prostu i wtedy też gram szybciej. Tak się sam programuję jakby. Gdzie muzyczka? No nie ma muzyczki, bo z tą muzyczką chyba właśnie gram trochę wolniej. Zobaczę. Może widzowie, jak tak, jak będę prowadził teraz, jeszcze wygram 6-2, to wtedy może muzyczka wróci, bo będę miał jakiś taki zapas punktowy. Ten mecz jeszcze to nie jest takie coś, że to jest taki easy win. Tak jak mówiłem, 10-0 było mega mało prawdopodobne, że w żadnej partii nic nie podstawię, mając minutę czasu, jak ona ma 5 i może szukać tych pułapek bardzo długo, to ciężko moim zdaniem.
5-2, no to już jest taka okej. Okay. Taki bufor 3 punktów. Jeszcze tak ten czwarty dorzucić i będzie pięknie. W poniedziałek postaram się symultane zrobić dla subskrybujących kanał, drodzy widzowie, i dla moich patronów. Tak przypominam, mówię postaram się, bo poniedziałek to mam taki tight, ale powinienem się wyrobić. Jeżeli tak, to się dowiecie o tym pewnie, nie wiem, w weekend. Jak nie w poniedziałek, to może we wtorek, zamiast Title Tuesday słynnego. No i co ona tam robi? Ktoś wie? Poszła sobie, tak? Bzyk, pytasz, kiedy to się stało, w którym momencie zacząłem streamować? No w zeszłym roku, w marcu. I czy się nie spodziewałem się, że streamowanie na PZ-szachu tak się dobrze potoczy. Tak na potrzeby chwili zacząłem komentować, jak pandemia wybuchła. Nie miał kto za bardzo się za to wziąć, to wziąłem się ja. I jakoś potem to poszło. Dobra. A, jeszcze mi musi odjąć czas. Nie odjęła mi czasu. Dobra, teraz odjęła. O, czyżby ona poszła coś przygotować, widzowie? Nie no, poszła coś przygotować pewnie. Wiecie, jaki jest problem z tym debiutem, jak z nią gram? Że jej ojciec to gra białymi. Jej ojcem jest arcymistrz, więc ma rodziców arcymistrzów, zawodniczka. I mama i tata arcymistrzowie. Mama ze Szwecji, tata z Hiszpanii. Ale zapomniała hetmanem odejść z B6 i teraz musi mi bić, no właśnie tutaj. Kurczę, flag. Tu nie może to wyjrzeć C1. Tak. No muszę uważać na takie głupoty. Nie zagrałem dobrze. Wiecie? Wiecie, że nie zagrałem dobrze? Ja no, mam 37 sekund i nie mam przewagi. To jest najgorsze. Gorsze jest to, że tu nie mam przewagi. Nie wiem, co ja planuję. To jest najgorsze w szachach. Nie mam za bardzo czasu na takie rozkminy. Typu, co tu planuję. Po prostu muszę robić szybko ruchy. Losowe. By the way. Dobra, ona myśli, więc pojawiają się opcje, że ja będę grał na czas.
mam plan. Nie, nie mam planu. Miałem plan, po czym... O, dobra, mam plan. Dobrze, że ona tyle myśli, bo wpadłem na pomysł. Kurczę, ale w sumie nie wiem, czy jest dobry. Tu. Ojoj, tu? To tu. Pole sobie dla hetmana zabrała i na B7 traci pionka. Mogłem bić na A5 pionkiem i wieża B8 miałem. A, to nie. W sumie nie było aż takie groźne. Dobra, idziemy pionem. Goniec D6, goniec D6. Co na goniec D6? Dobra, tu. Trochę zaczynam panikować. Wieża bije C3 ma. Wieża B8 to B7. Dwadzieścia sekund. Ale nerwy. Dobra, ona ma 50, też nie jakoś dużo. To nie był dokładny ruch. Wieża C1, wieża B1 ma. Co za dno. Kurczę, najgorsze, że ona to wszystko widzi, no. Wieża bije F1. Nie widziała, ale fuks. Teraz znowu ma wieża bije F1, ale ze mnie jest osioł. Nie! A, szacha mam. Świetnie, nie widziałem, że jest szach. 3 sekundy, no przegrałem na czas, no. Dziewięć dziesiątych jej zostało. No, przerąbanem, no ale dobrze gra. Dobrze gra zawodniczka. Kurczę, 5-3. Tak, wiem, to, że hetmana podstawiła na tym czasie, to już nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia na tym czasie. Zgram za wolno. Niestety. 5-3, no. Dwie partie na czas przegrałem. Ale się tam wszystko zgodziło, że miała szacha i wieża B1. Dobra, czas coś zmienić. Może ostrzej zagramy. Muszę więcej primówów może robić. Może o to chodzi. Oj, nie mogłem tak zagrać. Chyba nie mogłem tak zagrać. Za wcześnie to zagrałem. No właśnie. A może mogłem? No zobaczymy. Możliwe, że mogłem. Hetman D5 szach i koń G5, tak? Zgodziło się wszystko, tylko że ma parę gońców niestety zawodniczka i to będzie groźne dla mnie na bank.
To para gońców. Niestety. Na A6 mu chce mi bić, tak? A, przeżyje. O, oddała tego gońca. Dobrze, chyba dobrze. No niech to szlak, może niedobrze. Dziewięć sekund zużyłem na ten ruch. Jak jest w pionkach? Mam pionka więcej, ale będę miał teraz popsutą strukturę. Wieżówka powinna być wygrana, tylko trzeba ją dokładnie zagrać. A na taką grę nie mam za bardzo czasu. Tu. Nie wiadomo, co to jest. Ona dobre momenty wybiera, żeby dłużej się zastanowić, niestety. Wieża B1 zagra? Wieża B1 się nie boję. Tego też się nie boję. Wieża B1, wieża B6 mi zagrano. A za zbiję, zagram wieża A7, po wieża C6, król D5 i królem pójdę na C4 i wygram. Mam dużo czasu. Jak już ta pozycja się tak uprościła, to jak 28 sekund tego nie wygram, co nie nazywam się Zbigniew Pakryza. Dobrze słyszeliście, widzowie. Mocne słowa padły. Ajajaj, 28 sekund to jest dużo czasu w tej pozycji. Poszło tak jak myślałem, to dobrze. W bulecie to jest cenne, jak idzie coś po mojej myśli. Nie, na czas wygram w ogóle, widzowie. Skoczę tego wieża C4 było dokładniejsze oczywiście. Ale po co mi tam dokładna gra, nie? Mam kupę czasu. Dobra, bo jej pionek też jest szybki. Źle to pograłem, ale dobra, wygram i tak. I pyk, wieża A3, robimy mosteczek i wygrywamy. Hopsa. Easy peasy. Ej, no co ona jeszcze gra? Tu i tu mogę wziąć na przykład. No. Nazywam się Zbigniew Pakleza, drodzy widzowie. Walczyłem o moje nazwisko w tej końcówce. 6-3. Ręka mi się poci. Nie no, tutaj Tomasz Brodski pisze, żebym uważał na czas, ale w tej partii pod kontrolą, jak miałem na tę końcówkę tam 20 ile? Mówiłem 8 sekund, to było, czy 24 sekundy, to było aż nadto.
Dobra, teraz, żeby do końca i maksymalnie jeden punkt oddać. 10-4 to jest taki wynik, jak ja sobie w głowie obstawiałem, szczerze mówiąc, przed meczem. Między 10-2 a 10-4, o tak, no. Max 10-5 dawałem. Dobra, bo ona coś na Londona przygotowała, to teraz zagra inną kolejność tego Londona, żeby ją trochę zbić z tropu. London ma ten plus, że pierwsze ruchy mogę zrobić mega szybko, zawsze. Sześć sekund to nie jest mega szybko, szczerze mówiąc. Pionek więcej. Konie 4 pewnie mi zagra. Bo widzi, że nie ma co grać, więc zagra konie 4. Nie. Może tu. Kurczę, na C6 może zbić chyba. No to roszada. Ma się od tego, z tego odwiąże jakoś? Koń B7 ma jakieś. Ojejku. Trudno. Koń B7 nie widziałem. Miałem prawo. Nie, mam inny ruch. Hetman C7, ale wykrzyknik mam po koń B7. Ojejku. Ręce same składały się do klasków. Po koń B7, hetman C7. No bo grozi B4 ze zdobyciem figury. Więc dlatego myślała, że zbije hetmana, ona by mi zbiła hetmana na A5. A teraz ma przerąbane. Jak mi zbije na C7, bije wieżą i dwie figury ma podbiciem. Gońca na E7 i skoczka na B7. Aha, gońc B4 jeszcze ma. To by było na tyle w temacie dumy z posunięcia. Dobra, no wezmę je na B7, zagram wieża tu. A coś tam może będzie. Na pewno to jest dużo lepsze niż bicie na C6. Goniec D8 na końcu, goniec D6 i B5. Nie może bić, bo wieża na E8 nie będzie miała wyjścia. Nie wiecie, o czym mówię, ale może się dowiecie. O tej pozycji właśnie mówiłem, że nie może bić na B5, bo bije gońcem i jej wieża jest uwięziona. Ale kurczę, ona też może policzyć wariant, jak widać. No jak nie bije na B5, to jej bije na A6 i mam bardzo groźnego wolnego piona. No dobra, tak też mogła zagrać. B6 może było lepsze. B6 na pewno było lepsze. Jakiś lufcik by mi się przydał. G4 zaraz zagram z tempem. O.
idziemy pionem. W ogóle już czas mam bardzo dobry. W sensie mam tylko pół minuty mniej. Tu. D3 mi może zagrać. No, dobra. Dobra, już mam wygraną. Tylko jeszcze teraz nie przypajacować. Jej gońce nie mają jak mojego pionka powstrzymać. Patrzą tylko tutaj. Nie mają jak spojrzeć w drugą stronę. I mimo, że czasami jest ważne, żeby nie patrzeć w drugą stronę, widzowie, to w tym wypadku jednak by to się przydało. Lepszy czas. Nie no, cóż za zwycięstwo, drodzy widzowie. Ale policzyła naprawdę nieźle. Tam się trzymała, to, że mi tam się wszystko zgadzało, to też takie było, no. Całkiem nieźle to grała. Nie no, jak piszecie, czy Anna jest lepsza od Klaudii? Nie, to w ogóle zupełnie inna półka. Klaudia minutę na 5 miałaby szansę może jakiś wygrać mecz. No może minuta na 5 nie, ale 2 na 5 to już sobie Klaudia by poradziła z Anną. 7-3 jest, tak. Zresztą tutaj widzicie, wynik powinniście widzieć. Obok mnie jest 7, a obok Anny jest 3. Tak łatwo można sprawdzić wynik. Ej, jak wy, nie wiem, czy wy mnie pytacie na czacie, czy po jakimś ruchu coś tam nie było lepsze, czy coś, to serio, nie wiem, ja gram szybko i nie analizuję wszystkiego. Jak wam się podoba mecz, to na YouTubie zachęcam, żeby łapkę w górę zostawić, żeby przynajmniej te 777 było dzisiaj. Tak szczęśliwie. Wracam do D6, bo tam w C5 to były jakieś takie kurioza. A5 zapomniałem zagrać. Niezły ze mnie osioł. Kurczę, flak, no. To jest właśnie urok. Tego wszystkiego. Czasami będzie mogła bić, zagrać mi C5 i tu mi będzie wisiało na A6. No zagrałem jak osioł. Jak rasowy osioł. Ona coś kombinuje. Chce mi bić i zagrać to C5. Ja w końcu... Nie wiem, czy ulałem tę ideę. Plus jest taki, że tylko 13 sekund zużyłem. Ale minus jest taki, że pozycja jest taka, że jak ona coś tu wyliczy, a ja nie mam szans niestety tego wszystkiego liczyć, to mogę mieć przerąbaną pozycję.
Koń D5 mi będzie grała. Oj, na E5 mi jeszcze wisi. Oj. Robi się średnio. Chociaż. Kurczę, hetmana mi łapie. Nie. No, nie widziała. Znaczy, dalej go może łapać. Muszę szybko zrobić ruch, żeby ona tego nie zauważyła no, w moim czasie. Ale zauważy, no. To się rzuca w oczy jak cholera, no. Bierze F3 albo bierze D3. No, jeszcze na H7 podstawiłem. No nie. Mata mi tu da w ogóle. Zbije mi na G6. Liczy te warianty zawodniczka. Niestety, dobrze. No koniec jest. Zbije mi na E6 i koniec. Zły typ pozycji chyba ustawiłem, że za dużo liczenia i się maintnąłem, no. Dobra, nie ma co przedłużać. 7-4. Dobra, teraz do końca chcę wszystkie wygrać, żeby nie było przypału. Nie, no właśnie Londona powinienem grać, bo London ma taki charakter pozycji, że nie ma tylu sztuczek, nie ma tylu podstawek możliwych, tylko się gra na zrozumienie i tam nie muszę wszystkiego sprawdzać parę razy. Tutaj właśnie się pozycja potwierała i na końcu się okazało, że hetmana podstawiłem, no. Czasu mi nie zmieniła. Ej, z tych czterech partii ile przegrałem białymi? Chyba dwie, tak? I dwie czarnymi. Czemu ona idzie na tą pozycję? Tego nie rozumiem. Przecież to jest zła pozycja dla niej, jak ona tu gra goniec F5. To musi być zła pozycja dla niej. O, zmieniła. Biorę pionka na C6. Chyba. Nie może być na C5 niczym. Powinien być luz. Luz, bluz. Dziesięć sekund tylko zużyłem. To też bardzo dobra informacja. Tej partii nie mogę przegrać, to już byłoby śmieszne. Kurczę, nie mam czasu liczyć koń C5. Mogłem tak zagrać.
Teraz to tym bardziej tak mogę zagrać. Koń C5 to bije na A7 albo no cokolwiek. Pan B7 pewnie zagra, znając ją. Ta. Już wiem, czego się spodziewać po niej, ale no, gra triki, mówię, że większość jej sztuczek nie wychodzi, ale niektóre zabiorą mi czas, niektóre po prostu przeoczę i przegram, więc statystycznie dobrze to rozgrywa. No. No tutaj się może po prostu poddać już. No. Koń D3 jeszcze pewnie zagra. A, koń D3 w sumie... A, koń D3 wieża C7, dobrze. No już tylko pół minuty mniej. O, tego nie widziałem na przykład. Tak, zagram. No, chyba może się poddać zawodniczka bez wieży. Dwie figury jeszcze jej wiszą na F5 i na E7. A, jeszcze się tutaj trzyma, tak? Dobra, no. No. Dobra, jestem wolny, ale chyba nie aż tak, żeby tego nie wygrać. Jeszcze miała wieża C8. Nie widziała. Przecież ma gorszy czas ode mnie. Oszalała dziewczyna. Dobra, 8-4, jeszcze dwa punkty. Chyba to jakoś tam dokulam do tych 10. Stawialiście na 10-0. Nie no, 10-0 mówię. To jest mega, mega ciężkie. Może gdyby ona była kompletnie bez formy. W sumie D5 mogłem zagrać. A ja bym był w mega formie. To może. Ale w tych okolicznościach nie bardzo. Moim zdaniem zawodniczka gra całkiem dobrze.
No, na 12 ruchów zużyłem 8 sekund. To jest dobry wynik. Chyba za wcześnie konia 5 zagrałem. A może nie. Może w sam raz. Konia 4? Aha, tu. No, przymierza mi się do króla, niestety. Kurczę, jakiś goniec H6 mi grozi, teraz zauważyłem. Hetman D7 było niepotrzebne, wieża z C na F1 zagra. Oj, 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 oj. Nie zagrałem dobrze. Oj, dobra, końcówka to luz. Na D5 mi wisi pion. Nie! Dobrze, nie wzięła. Ale ze mnie zmoron. Oba, ta końcówka nie taka jasna. Co by tu zagrał Tal? Wkurza mnie to, że ten mój król tak wygląda. Mimo, że hetmanów nie ma, jak ona zagra tak i tak, to mogę się zdziwić. To solidnie. Tu? Jakby biła na F8, to koniecznie miałem. Jakby kogoś to interesowało. Teraz chcę tu bić. Skoczkiem ona pewnie gdzieś odejdzie, na A4 na przykład. Jakiś taki ruch wykona. Podejrzewam. Koń D5 chce grać, ale chytra. Ej, ona serio ładnie liczy te pułapki. Gra dobrze po prostu, no. Co tu dużo mówić. Koń D5, takie kopyto, no... Inna sprawa, że zawodniczki generalnie w taktyce są dobre, w strategii są dużo gorsze. Wzięła i mi coś takiego, B3 pułapkę przygotowała, no. No bardzo dobrze zagrała, niestety. Mam bardzo ciężką pozycję teraz. I czas beznadziejny, jak to co partię zresztą. Nie wiem, czy tak mogę. Kurczę, flak, chyba nie mogę. Może mi bić, goniec E3. Nie wiem, co to za pozycja. Na czas już będę grał. Trudno. Będę grał na czas.
Jezu, postawiłem wieżę, podbicie. Nie wzięła. Ale fuks. Dobra, ona też miała mało czasu. To jest ten plus, że myślała tyle, że nie wzięła wieży w jednym. Kurczę, ale tą kombinację znalazła. Była taka kombinacja na poziomie 2200-2300. Mniej więcej. Co to za, no to są zagadki mi Inheisen Akix, czy jak tam się nazywasz, zadajesz. No, oby to była ostatnia partia, drodzy widzowie. Teraz już tylko jakiś kataklizm by mnie mógł pozbawić zwycięstwa w meczu. Oby to była ostatnia. Nie no, to, że nie widziała, że tam wieża mi wisiała, to na tym czasie to czas ma mi odjąć. Co? Dobra, mam minutę. Ona znowu na to idzie, no. Nie rozumiem. W każdej partii ma problemy tutaj. Dwa razy co tu w tym nie wygrałem, to przez czas słaby. Chyba ktoś to przeoczył. Chyba ktoś to przeoczył. Oh, doodaday. Dobra, mam wygraną, tylko tego nie ściaprać teraz. Nie wiem po co zagra A5, ale zagram A4. Może to nie było takie dobre. Właśnie to są takie ruchy, które mnie zaskakują i ja nie wiem co zrobić, no. Jakieś kurcze kopyta mi tu grożą. Pewnie. Ta wieża na H7 niby dobrze stoi, ale... Ale jednak nie tak dobrze. Czy tak mogłem zagrać w sumie? Wieża C3 też było dobre. Dobra, no. Niech myśli. Juniorka. Hetman D6 mi zagra i co wtedy? Muszę się przygotowywać na takie ruchy. Goniec bije C6. Okej. Okay. Co, na czas wygram? Pum, 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 pum. Duda, duda. O, duda. Wieża B8. Kurczę, wieża B8 w sumie nie jest totalnie szczapy. Co tu?
Nie, czas. Szach. O, przecież szach od razu kończy. Drodzy widzowie. Nie no, król G8, no tak. Tu będzie koniec. Czemu ja tego szacha od razu nie widziałem? No, to będzie 10-4 chyba. Ciekawe, jaki jest taki minimalny czas, jaki byłby mi potrzebny, żeby taki mecz wygrać. Jak wygrałem na minutę, myślicie, żebym wygrał mecz, gdybym miał 50 sekund? To już jest duża różnica. Tam kilka partii wygrałem na sekundach, nie? Tak chyba ze 3 czy 4, to bym przerżnął po prostu. I bym przegrywał w meczu. No nie, 50 sekund to moim zdaniem Anka by była faworytem. 55 sekund jeszcze ja, 53 sekundy dalej ja. Ej, dobra, bo aż tu podsumowuję mecz, a tu zawodniczka jeszcze walczy. Nieładnie z mojej strony. Wygram na czas. Pójdę królem na B3. Pewnie hetman E2 zagra. Na król B4, żeby tu szacha nie miała. Ale mam bezpiecznego króla. Ula, lila, lala. Hetman D1 zagra. Już bez znaczenia. Bez znaczenia. Zwycięstwo, drodzy widzowie. 10-4. Nie było łatwo. Nie było łatwo. Kto gra lepiej? Anna czy Nemo? Nie no, Nemo gra lepiej. Tak mi się wydaje. Ale Anna miała dobrą strategię tutaj na tą moją minutę. Tam w pewnym momencie się tak, jak wiedziała, kiedy po prostu sobie pomyśleć dłużej. I to właśnie robiła. No chyba zaraz się z nią połączę. Zaraz się chyba z nią połączę. No. Tak, Edgar pisze, że 30 sekund wystarczy z taką zawodniczką. No nie, Edgarze. Może tobie, może ty byś dał radę, ale ja bym nie dał rady na 1000% wygrać takiego meczu. Na 50 sekundach moim zdaniem by już była małą faworytką. Na 45 sekundach na 100% ona by była faworytką? Dobra. Anna? Hello! Hello! GG! Great games. It was really tough match for me, at least. Yeah, I felt like I got some good games, but you just destroyed me in some other games. Yeah, I mean, but in few games, like it was game number 2, I believe, you was like rook up, and I won this, you know, this rook and 2 pawns against 2 rooks. I know. I think I should have taken with the rook instead of exchange queens. I didn't realize that the pawns got so strong. Yes, exactly. You just could keep queens on the board and at least give me like a million checks and win on time, right? Yeah, exactly. I should just have done that. Yeah. Yeah, but you found many good tricks, like tactician. You are a tactician, right? Yeah, I am. Yes, you are like your mother, right? Your mother is also like very sharp player. Yeah, she is. My dad is also like, he also really likes tactics. So I don't know, I always think that tactics are really fun. I'm always trying to find those
in games, but that makes me start thinking a lot, which is not good. Yes, that's the one thing, but on the other hand, one game before when you found this b3 and knight take d5, suddenly your position was much better. So I missed that completely, and I haven't much time to to think about this, but it was really nice trick. And then few moves better probably, and you would win again. So yeah, it was really tough match for me. Yeah, well, I'm happy to hear that. At least I made a tough match. That's all I wanted to do. Yes. I was wondering, my viewers were wondering if it would be possible to play some, maybe shorter match, but some kind of match against your mother? Yeah, maybe. Thing is that I'm not with her right now. But yeah, because I'm in Spain right now, she's back home in Sweden. But thing is also that she's traveling to the World Cup very soon, but we can definitely arrange something like a bit later, even if it's, in a while. But we could definitely have that happening. Oh, okay, cool. Because she easily could play offline and you would commentate live, right? That would be maybe be really possible fun. Way to play this match. Yeah, exactly. That would be really fun. Okay, great. So your mother has a bye, right, in first round? Exactly, yes, because she was qualified, yes, exactly, in the World Cup, yeah. Okay, so she's one of the favorites, right? I don't know, she's in top 15, something like this? I think she is, yeah. I haven't really exactly checked out, but I think she's something like that. She's done quite good in these type of tournaments, so it's going to be exciting to follow her games. I'm really excited about that, but she hasn't played in a very long time, so... Okay, cool. So you can wish her good luck from me and all of my audience. I will. She'll be very, very happy about that. And I'm sure she'll love to play a match against you then after she comes back. So thank you. Okay, so thank you. And maybe we will play some rematch, or maybe, because I was wondering what time would be that chances would be 50-50, because I was a slight favorite probably here. Yeah. And maybe, I don't know, if my audience was contemplating 50 seconds for me, that would be probably 50-50 match, I think. Yeah, that would be really interesting to see how that went if you just had 10 seconds less or something. Yes, there were many games that I had 6, 7, 8 seconds in the end, here 11. That would be interesting, I think. That would be really interesting. We could make a shorter match or something then, and we could see how that goes. That would be really fun at some point. Okay, then. So thank you for the match, and have a good evening, and best of luck to you and your mother in the World Cup. Thank you. You too. Thank you so much for the match. How do you say goodbye in Polish? I always forget this. Do widzenia, albo na razie. What? Na razie. Or, I don't know. Na razie? No, perfectly. Yeah, na razie. Yes. Okay. Okay, all right. Wonderful, wonderful. All right, goodbye. Thank okay, you so thank much. You. Bye. Thank you. Have a good one. Dobra, widzowie. Zemsta za Polaków w piłkę nożną dopełniła się. Udało się wygrać 10-4 i mówię, przy 50 sekundach takiej powiedziałem, że 50-50, ale chyba jednak ona byłaby małą faworytką, tak mi się wydaje. Ale kto wie, może spróbujemy zagrać. może spróbujemy zagrać jakiś mecz rewanżowy w przyszłości. Dobra, albo zagram z jej mamą i to już by było, nie wiem, prawdopodobnie odsy, które by były wystarczające, to były takie, żebym grał i komentował swoją partię, a jej mama by grała offline i sobie po prostu grała.
możliwe, że coś tego typu można by ogarnąć, no ale jedzie na Puchar Świata, jak słyszeliście, widzowie. O, może, że ja mam 50 sekund, a ona 4,5 minuty, coś tego typu. Cukier muszę uzupełnić? No muszę na pewno coś zjeść i będziemy się powoli żegnać, widzowie. W sumie ten mecz zajął dużo więcej niż myślałem, bo zaczęliśmy po 7, graliśmy prawie godzinę 45, bo tam czasami przerwy jakieś były. 10-4, no tak, tak mówię, między 10-2, 10-4 powinno być. Czy będzie dziś polski cukier obóz? Nie, nie będzie polskiego cukru. Chociaż nie dawałem nawet żadnego targetu na polski cukier, ale jutro będzie target na polski cukier o godzinie 12.50. Wtedy będzie można coś pokombinować. Gdzie chcecie ride? Do Anki? Na Twitchu? Do Anki, tak? No dobra. To dziękuję wszystkim za kibicowanie. Mam nadzieję, że ktoś tutaj zarobił na mnie na tym meczu. Może ktoś obstawił akurat, że Anka wygra ponad 3,5 partii. I mam nadzieję, że mecz się podobał przede wszystkim. Dzięki za wszystkie followy. I co? Do zobaczenia jutro w takim razie. Trzymajcie się.